Tata chciał, żebym znalazł najlepszych z najlepszych. No to znalazłem. A teraz okazuje się, że to za mało. Nic już nie rozumiem. Kto powie prawdę mi w twarz? Jak stworzyć nową wią straż? Gdy wszystko idzie nie tak. Gdzie iść, jak jestem sam? Kto wie, komu wierzyć mam? Gdy czuję, że wali się mój świat. To nic, w duszy już wiem, że to tylko piękny był sen. Przyniosłem dziś wstyd królewskiej krwi. Zawiodłem wszystkich, przykro mi. Gajon! Hej, Wikapisa! Jesteś... Tak, Gajon. Jestem twoim dziadkiem. Mufasa! Dużo o tobie słyszałem. Przyglądam ci się od dawna. Wyruszasz właśnie w wielką podróż, drogi Kajonie. Przywódco nowej lwiej straży. Nie wiem, czy tata pozwoli mi dowodzić lwią strażą. Boi się, że nie dam sobie rady. Gajon, Simba się martwi, ale robi to, bo cię kocha. Los przywódcy lwiej straży nie należy do najłatwiejszych. No to może tata ma rację. Może nie jestem jeszcze gotowy, nie panuję nad rykiem, nie mam pojęcia, jak go kontrolować. Albo ryczę super głośno, albo piszczę jak mysz. Ja nie chcę skończyć tak, jak skaza. Nie bój się, Kajon. Zaufaj swej intuicji. Ryk pomoże ci zawsze, kiedy będziesz w potrzebie, tak samo jak ja. Aż do kresu lwiej ziemi. Dziadku, proszę cię! Nie odchodź! Zaufać intuicji. Ryk mi pomoże, kiedy będę w potrzebie. Trudna to droga, strach się bać. Przywódca musi na czele stać. Nie poddam się, gdy poczuję zew. Pokażę, jaki ze mnie lew. Nadszedł czas uwierzyć, że mam to coś. Już stało się, dam sobie radę, dobrze o tym wiem. Więc nadszedł czas, to już czas, tak, to już czas.